Aleksy Olejnik, tylko 6 minut i to może decydować o tym, co będzie działo się w tym finale. Dwie rundy pięciominutowe, jeżeli sędziowie nie opowiedzą się za żadnym z nich, wówczas będzie 3-minutowa dogrywka. Na razie początek w stójce i tutaj widzimy, że do tej pory Polak zaczynał dosyć dynamiczne akcje. Być może te przeboksowane i przewalczone rundy troszkę się odbiły, bo zaczyna spokojniej. Od razu Ukrainiec szedł do nóg, ale nie jest powiedziane, że skorzystał z sytuacji. Tutaj dobrze skontrował nas zawodnik. Ale tam jest już próba podduszenia swojego rywala. Krzysiek jest jednym z najbardziej agresywnie walczących zawodników i teraz musi trzymać jak najdłużej, żeby nie dać wyrwać Olejnikowi głowy z tego właśnie uchwytu. Widzą Państwo, jak trudna jest to pozycja, ale to ciągle trzeba trzymać jak najdłużej. Olejnik, zawodnik bojowego sambo, jednak wymyka się z tej sytuacji. Teraz Krzysiek ma szansę na to, aby również uderzać rękami w głowę swojego rywala. Tutaj musi uważać, żeby nie dać zaskoczyć się w parterze, bo z poprzedniej walki widzieliśmy, że Ukrainiec sobie w tym parterze świetnie poradził, ale walczył z o wiele mniej doświadczonym przeciwnikiem. Szeroko rozstawione nogi Krzyśka Kułaka, więc duża stabilizacja pozycji. W tej chwili usiłuje zapiąć klamrę na plecach Kułaka. Zawodnik z Ukrainy, znów próba podłożenia ręki pod głowę. Czy będzie zduszenie gilotynowe? Jest ręka pod głową, a więc mocno, mocno. I teraz trzymać jak najdłużej, nawet jeżeli nie będzie to submission, nawet jeżeli Ukrainiec się poda, ale teraz wpina się, czy rozprostuje się, czy nas jednak się gilotyna. Nie, jednak nie. Warto robić takie akcje, bo nawet jeżeli nie kończą się one poddaniem, to poważny ubytek siły rywala pozwala tę walkę toczyć inaczej. Ale w wyniku tej akcji Krzysiek znajduje się na plecach i ma w gardzie Ukraińca Aleksego Olejnika. Ukrainiec niespecjalnie przejawia aktywność. W tym momencie być może będzie chciał rozstrzygnąć tak sytuację jak poprzednio, troszkę uśpić polskiego zawodnika, ale na tyle jest doświadczony nasz zawodnik, że na pewno sobie na to nie pozwoli. Widać, że Ukrainiec raczej próbuje, tak jak gdyby wydaje się, że odpoczywa, a jednak coś niebywałego. Po prostu udusił Polaka w tej sytuacji, w sytuacji zupełnie zaskakującej. Polak odklepał i w tym momencie jest nawet nieprzytomny. Po prostu coś niebywałego. W tej sytuacji wydawałoby się niegroźnej. Nagle akcja kończąca i duszenie. Aleksy Olejnik to zawodnik, który jest absolutną rewelacją tego turnieju. Coś niebywałego. Zawodnicy sambo są zawsze bardzo mocni w parterze. Mają wielki arsenał technik kończących. I w związku z tym tutaj trójkąt rękami spowodował, że Krzysztof Kułak po raz drugi startując w finale nie wyglał jednak walki finałowej ósmej konfrontacji. Dwukrotnie zostaliśmy zaskoczeni przez zawodnika z Ukrainy. Aleksy Olejnik! Dwukrotnie wygrał w sytuacji jak gdyby zaskakującej, w takiej, w której mógłby tej walki nie wygrać. Wygrane walki. W pierwszej Mataleo, duszenie od tyłu. W drugiej trójkąt nogami na Karolu Fedorwie. I w trzeciej trójkąt rękami. Zwycięstwo z Krzysztofem Kułakiem. Maciek Kamulski, Martin Lewandowski zakładają na biodra pas mistrza ósmej konfrontacji sztuk walki. No to zupełnie niespodziewany zwycięzca w tych ósmych konfrontacjach. Aleksy Olejnik! A dzisiejszą imprezę, szanowni państwo, zawdzięczamy następującym sponsorom. Gagatory, Manto, Mohoro, partnerzy, Grimki, Presne, Agencja Ochrony Zużycki, Miriam Leslie Schroeder, Telepizza, All Stars, QMS, Prorzutek Znośników Reklamowych, Centralny Ośrodek Sportu. Proszę Państwa, zwycięzcą ósmej konfrontacji sztuk walki 10 listopada 2007 roku w Warszawie został Aleksy Olejnik. Dosyć nieoczekiwane dla wielu rozstrzygnięcie. Zszokowana publiczność, myślę, że też zszokowani my jesteśmy. Zresztą sam Krzysztof. Wydawało się, że Krzysztof jest 100% faworytem tej walki, ale Ukrainiec
rozegrał ją bardzo spokojnie, z pełnym przekonaniem jakby o skuteczności tych technik, których jest najlepszy. Czy moim zdaniem Krzysiek źle rozegrał to taktycznie, bo widząc, że przeciwnik skończył dwóch mocnych przeciwników wcześniej w parterze, to powinien szukać swoje szanse albo w Grand and Pound, albo w stójce w dystansie. Niepotrzebnie dał się wgrać w grę właśnie Aleksieja. Aleksiej był też bardzo wypoczęty, bo on walczył bodaj tylko 6 minut w swoich poprzednich dwóch walkach, natomiast no, Krzysztof miał za sobą tę wyczerpującą potyczkę z Holendrem. Zgadza się, tutaj właśnie powinien wyciągnąć z tego Krzysiek też wnioski, ale no jakiś może tam był błąd, może jakoś kontuzja czy cokolwiek i po prostu no, gra nie poszła po jego myśli. Ale ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo bym był szczęśliwy, gdybym mógł się zmierzyć z Aleksiejem, ponieważ bardzo by mi pasował, bo była dobra walka obojga nas w parterze i myślę, że jestem w stanie z nim wygrać. Także to taka moja deklaracja, jeżeli organizacja by chciała, to jestem gotowy. No właśnie, przydałby się zwycięski Polak w 9. konfrontacji, a z tego co wiem, to Maciej Kawulski, Martin Lewandowski planują 4 imprezy na przyszły rok. Michał, ty wygrałeś 6. konfrontację, później był Antonio Samuraj Mendes, teraz wygrywa zawodnik z Ukrainy, a więc no, czekamy na Polaka. No ja tylko po prostu czekam na jakąś lukratywną propozycję. Jeżeli dogadamy warunki, jestem w stanie się bardzo dobrze przygotować oczywiście i wierzę w to bardzo głęboko, że jestem w stanie jeszcze raz mieć pas na biodrach. Michał, proszę Cię o analizę tej decydującej akcji. Otóż Krzysztof popełnił tutaj bardzo prosty błąd, ponieważ miał przeciwnika w gardzie i jego przeciwnik zapiął duszenie przed ramieniem, gdzie było go tylko odepchnąć po prostu biodrami albo przejść do dźwigni na rękę, do balachy. I to było bardzo proste, ale to po prostu Krzysiek musi wywnioskować z tego, wyjąć jakieś błędy i mam nadzieję, że następnym razem poprawi parter, bo to jednak chodzi o właśnie przede wszystkim o parter. No szkoda, bo tak czekałem dzisiaj na polskiego mistrza, liczyłem, że Krzysztof Kułak wygra. Proszę Państwa, widzieliśmy też Mameda Khalidova, no ta fantazja, entuzjazm, waleczność, coś niesamowitego. To jest spektakl w wykonaniu Mameda w ringu. Mnie przede wszystkim zdziwiło to, jak publiczność reagowała w momencie, kiedy wychodził Mamed. Kobiety wstawały, skandowały jego ksywę. Publiczność klaskała, radowała się po prostu, delektowała się jego wyjściem. On się robi dla publiczności w MMA tak energetyczny jak Andrzej Głota w boksie, że ilekroć wychodzi, tyle razy coś dziwnego dzieje się w hali. Dokładnie, ja powiem szczerze, że ja już myślałem, że on nie jest mnie w stanie zaskoczyć, bo widziałem już wiele razy jego walki, osobiście też z nim walczyłem i po prostu za każdym razem czekam z niecierpliwością jak na szpilkach, co tym razem zrobi. Michał, niesamowita szybkość Mameda. Tak jak mówiłem, szybkość, gibkość, zwinność, to wszystko na to się składa, na jego po prostu, na jego styl walki, który jest widowiskowy. Ale przede wszystkim jeszcze chciałem zwrócić uwagę, jaki to jest człowiek, jaki on ma charakter. Na jego słowa, które powiedział do Azawady, które... To jest skromny, dobry człowiek po dokładnie, prostu. Dokładnie, ale to też właśnie świadczy o Mamedzie, jakim on jest człowiekiem. A w ringu okazało się, że nasze KSW, polskie KSW, nasze wyhodowane tutaj na pełnej piersi dziecko lepsze od Tucho to Handle. No jest, na pewno organizatorzy są z tego powodu bardzo dumni, ale no zobaczymy, mam nadzieję, że rodzina KSW będzie się powiększała, a walki będą coraz bardziej emocjonujące. Proszę Państwa, Aleksiej Olejnik, zwycięzcą 8. konfrontacji sztuk walki 10 listopada 2007 roku w Warszawie. Dzisiaj pracowali dla Państwa nasi komentatorzy, Andrzej Janisz i Jacek Urbańczyk. Moim Państwa gościem, naszym ekspertem był Michał Cipał-Materla, zwycięzca 6. konfrontacji. Michał, bardzo Ci dziękuję. To wszystko, drodzy Państwo. Dużo było emocji, dużo myślę było takich energetycznych, niesamowitych dzisiaj przeżyć, ale teraz czas już spokojnie spędzić ten sobotni wieczór, także spokojnego, miłego wieczoru. Kłaniamy się z torwaru. Dziękuję bardzo, dobranoc. www.konfrontacja.com. Oficjalny serwis KSW. Sponsorem konfrontacji sztuk walki jest wydawca miesięcznika Kulturysty.